który ma autyzm. Zapraszam. Hej, patrzcie! Znowu ten Iwona w czerwonych spodenkach! Widziałeś? Znowu sypie tym swoim piachem! Czerwone spodenki, czerwone spodenki! Sypie piachem z ręki do ręki! Żadne z dzieci nigdy nie chciało się bawić z tym chłopcem z piaskownicy. Traktowały go jak dziwaka. Ten chłopiec cały czas chodził w swoich ulubionych, krótkich spodenkach i cały czas sypał piasek. Sypał i wpatrywał się w niego, jakby chciał policzyć te wszystkie ziarenka. To ja! Ja jestem tym chłopcem z piaskownicy. Odkąd pamiętam, zawsze lubiłem bawić się piaskiem. Ciekawi jesteście dlaczego? Ja sam tego nie wiem. Po prostu ten piasek był dla mnie wyjątkowy, był magiczny. Zabierał mnie w piękny świat. Zabierał mnie tam, gdzie czułem się szczęśliwy i bezpieczny. W tym moim świecie nie potrzebowałem towarzystwa innych. Chciałem być w nim tylko ja i miliony drobinek piasku. A czerwone spodenki? One były miły w dotyku i nie miały tyle szwów, które tak zawsze bardzo mnie denerwowały. Po prostu były moimi ulubionymi spodenkami. A co jeszcze? Może po prostu poznajcie moją historię. To był jeden z pięknych wiosennych dni. Słońce świeciło ciepłym i jasnym blaskiem. Drzewa, krzewy i trawa przybierały jasnozielony kolor. Wszystkie dzieci zaraz po powrocie ze szkoły wbiegały na plac zabaw, gdzie wesołe i roześmiane bawiły się w berka lub grały w piłkę. Był tam też chłopiec, który bawił się zawsze z daleka od wszystkich. Jego ulubionym miejscem zabawy była piaskownica. Uwielbiał bawić się piaskiem. Mógł godzinami patrzeć, jak miliony maleńkich ziarenek przesypuje mu się przez palce. Jeden po drugim, spadając do milionów takich samych ziarenek w piaskownicy. Chłopiec z pewnością widział w tym coś magicznego, skoro tak bardzo to zajęcie go fascynowało. Hej, spodenki! Zagrasz z nami w piłkę? Słyszysz? Daj spokój! Widzisz, że spodenki bawi się tylko tym swoim piachem. Jakby tego było mało, ciągle łazi w tych swoich czerwonych spodenkach! Czerwone spodenki, czerwone spodenki! Sypie miastek z ręki do ręki! Chodź, nie spodenki gadać! Razie, dziwaku! Często tak do mnie mówili. Dziwak, dziwak. Albo czerwone spodenki. Co w moim zachowaniu było takiego dziwnego? Lubiłem swoje spodenki i piasek. Spodenki były najlepsze. Wygodne i w ogóle. A piasek był przecież wyjątkowy. Czy oni tego nie widzieli? A może oni nie chcieli tego zobaczyć? Przecież ja nie zapraszam. Przecież ja nie zabraniałem im przyłączyć się do mojej zabawy. Dzieci, mimo tego, że nikt im nie przeszkadzał w zabawie, co jakiś czas dokuczały chłopcu z piaskownicy. Czerwone spodenki, czerwone spodenki, sypie piasek z ręki do ręki. Śmiały się głośno, pokazując palcem na chłopca, który udawał, a może nie zauważył tego, że inni się z niego naśmiewają. Spoglądał tylko czasem na nich obojętnym wzrokiem, zupełnie tak, jakby ich nie widział. Hej, co robicie? Nic, chcemy, żeby spodenki zagrał z nami w piłkę. Ale on tylko siedzi w tej swojej głupiej piaskownicy i patrzy się w ten swój piasek. Przynada jakaś. O, tak siedzi cały dzień. Cały dzień? Cały dzień. Zdziwiła się Julka. Jakoś wcześniej go nie widziała, ale zaciekawiło ją to, że chłopiec tak bardzo lubi zabawy z piaskiem. Następnego dnia Julka jako pierwsza pojawiła się na boisku. Była ciekawa, czy chłopiec z piaskownicy też tam będzie. Gdy weszła na boisko, od razu skierowała się w stronę piaskownicy. Już z daleka zauważyła, że chłopiec już tam jest. Siedział samotnie i przesypywał piasek. Dziewczynka bez słowa usiadła obok i przez chwilę wpatrywała się w to, co chłopiec. W piasek. Widziała, jak wielką przyjemność sprawia mu to zajęcie. Miała nadzieję, że może odezwie się do niej albo chociaż na nią spojrzy.
Ale niestety nic takiego się nie wydarzyło. Julka z lekką obawą, ale postanowiła wykonać pierwszy krok. Jednak nie usłyszała żadnej odpowiedzi. Julka była fajna. Uśmiechała się do mnie i jako jedyna chyba nie uważała mnie za dziwaka. Chciała ze mną rozmawiać, ale ja bałem się odzywać. Bałem się, że powiem coś głupiego albo coś, co ją zdenerwuje i też zacznie uważać mnie za dziwolonka. Wtedy stwierdziłem, że najlepiej nie będzie, jak nie będę się odzywać. Tak. Tak będzie najlepiej. Przez kolejne dni Julka przychodziła na boisko i za każdym razem siadała obok chłopca, którego wszyscy nazywali Czerwone Spodenki. Nie znała jego prawdziwego imienia, nic przecież do niej nie powiedział, ale ona cierpliwie czekała. Postanowiła, że będzie mu mówiła o tym, co ciekawego wydarzyło się w szkole lub w domu. Wiesz, zaczęliśmy w szkole omawiać nową lekturę. Księga Dżungli. Czytałeś może? Na początku w ogóle mi się nie chciało jej czytać, ale z czasem bardzo mnie zaciekawiła, bo to historia o chłopcu, który żył samotnie. Nie było z nim żadnego człowieka. Opiekowano się nim dzieci. I tak po prostu żył wśród zwierząt i wcale nie czuł się samotny. Innym razem opowiadała mu o nieprzyjemnym zdarzeniu, które ją spotkało. I on mnie kopnął tak mocno, że upadłam na to kolano. Widzisz, jakiego mam siniaka? I teraz jak chodzę, to mnie bardzo boli i trochę kuleje. Na pewno to widziałeś, jak szłam tutaj do ciebie. Opowiadała mi wiele ciekawych historii. O tym, co się działo w szkole, wiedziałem, jak nazywa się jej ulubiony misiek z dzieciństwa. Że boi się zastrzyków. No i że ma kolekcję glinianych aniołków. Chyba ze 100. I często się nimi bawi. Wtedy pomyślałem, że to tak jak ja. Ona ma swoje aniołki, a ja piasek. Gdy Julka opowiadała chłopcu te wszystkie historie, on słuchał, czasami na nią spoglądał, ale nie odzywał się ani jednym słowem. Zdarzyło się kilka razy, że podczas zabawy piaskiem dotknął delikatnie jej ramienia czy dłoni, w których Julka też trzymała piasek. Dla dziewczynki znaczyło to bardzo wiele. Hej Julka, chcesz z nami poskakać na skakance? Nie, zostanę tutaj. Julka, no co ty z tym dziwakiem? Przecież on nawet nic nie gada. Hej Spodenki, powiedz A albo B, umiesz gadać, tak czy nie? Powiedz A albo B, umiesz gadać, tak czy nie? Proszę, jesteście okropni, jak macie się tak zachowywać, to lepiej stopniczcie. Po co? Bo to jest nie fair. Też coś, po co ty go w ogóle bronisz? Bo nie lubię, jak się z niego śmiejecie. A co mamy niby robić? On nawet na nas nie patrzy, nic go nie interesuje. Nawet piłka, a wszyscy dobrze wiedzą, że piłka jest fajna. Ale jego interesuje coś innego. Tak, pewnie, że coś innego. Jasne. Przestańcie, jesteście okropni, nie cierpię was. Wynoście się stąd. Dzieci stanęły jak wryte. Jeszcze nigdy Julki takiej nie widzieli. Ona zawsze była wesoła i miła i nigdy na nikogo się nie złościła. Aż tu nagle taka złość. Dobra, chodźmy, nie to nie. Sama przyjdzie do nas zła. Nie to czekanie twoje. Zastanawiałem się wtedy, o co ten krzyk? O mnie? Przecież ja nic nie robiłem. Siedziałem sobie spokojnie i bawiłem się w piaskiem. A Julka? Dlaczego ona została ze mną i nie poszła z nimi? Nie mam pojęcia. Może ona tak jak ja jest, inna? A może to tamci byli jacyś dziwni? Mijały kolejne dni, jeden po drugim i tak samo jak każdego dnia Julka i tak zwane Czerwone Spodenki spędzali czas w piaskownicy. Julka cały czas coś mówiła, a chłopiec milczał. Ale pewnego dnia usłyszała bardzo miły głos. Tak, ja jestem Artur, a nie żadne Czerwone Spodenki, jak wołają na mnie Zosia, Ula, Janek i inni. Mam na sobie te spodenki, bo je bardzo lubię. Są wygodne i w ogóle, ale ja jestem Artur! Zdawały się krzyczeć jego oczy, które od dłuższego czasu patrzyły niby to na Julkę, niby to gdzieś w dal. Dlaczego nic wcześniej nie mówiłeś? Artur, no dawaj, powiedz coś jeszcze! Artur!
Lecz Artur nic już się nie odezwał, pogrążył się w myślach i zajął się tym, co lubił robić najbardziej. Przesypywał piasek. Mówiłam wam, że on jest normalny, że nie jest niemalny, on tylko jest nieśmiały i potrzebuje więcej czasu, żeby coś do nas powiedzieć. Artur spojrzał tylko na dzieci i dalej przesypywał swój piasek. A Julka? Ona widziała, że chłopak jest wyjątkowy. Potrzebował tylko trochę czasu, żeby go lepiej poznać, tak samo jak on potrzebował czasu, by poznać ją. Artur! Minęło wiele czasu, nim wszyscy zaakceptowali to, jaki jest Artur i przyzwyczaili się do jego tak zwanej nieśmiałości. Nikt już z niego się nie naśmiewał, nikt już nie nazywał go czerwone spodenki i nikt nie wątpił w to, że mówi, bo czasami zamienił z dziećmi kilka słów. Ja zawsze mówiłem, nie słowami, lecz całym sobą, oczami, gestem, mimiką. Nie potrzebowałem do tego używać słów. Potrzebowałem tylko więcej czasu, aby otworzyć się na to, co w gruncie rzeczy jest także i w tobie. Na ujawnieniu, nieważne w jaki sposób, słowami czy gestem, tego co lubimy, co nas interesuje. Każdy ma przecież swoje przyzwyczajenia, ale czy w gruncie rzeczy jesteśmy dziwakami? Nie bójmy się odkrywać tego, co dla nas jest inne, bo może się okazać, że jest piękne i wartościowe. Dzieci z autyzmem są często niesprawiedliwie oceniane. Są ludzie, którzy nie akceptują ich zachowań, nie potrafią ich rozumieć, odrzucają je. Robią to, bo nie znają naszych dzieci. Razem możemy to zmienić. Autyzm. Poznaj, zanim ocenisz. Dziękujemy. Autorem bajki oraz czerwonymi spodenkami, czyli Arturem, w roli głównej jest Małgorzata Rudnicka. Arturem 2, jego głosem jest...